Dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Wspólnota Polska odbyła się Mołdawsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży Polonijnej. Uczniowie Domu Polskiego w Bielcach wyjechali na 12-dniowe kolonie na Ukrainę. Organizatorem przedsięwzięcia był Dom Polski w Barze. W ramach pobytu zostały przygotowane warsztaty z języka polskiego, połączone z warsztatami teatralnymi. Miasto Bar to niewielkie, niespełna 19-tysięczne miasto, położone na Ukrainie, w obwodzie winnickim na Podolu. To miejsce z bogatą historią. Do połowy XVI wieku osada znajdująca się w miejscu obecnego miasta nosiła nazwę przepływającej przez nią rzeki – Rów. 3 czerwca 1537 roku rozpoczął się ważny rozdział w życiu miasta. Królowa Bona, żona króla polskiego Zygmunta I, wykupiła Rów wraz z przyległymi do niego 5 miejscowościami. W styczniu 1538 roku zatwierdziła w Krakowie plan odbudowy zamku i miasta. Zaczęto używać wówczas nowej nazwy miasta – Bar, pochodzącej od rodzinnego księstwa królowej Bony – Bari we Włoszech. W 1540 roku Bar otrzymał lokację na prawie magdeburskim i herb z inicjałami Bony Sfor – B.S. Dom Polski w Barze powstał 21 maja 2016 roku. Pod kierownictwem pani dyrektor Małgorzaty Miedwiewiej siedziba ta pełni funkcję prężnie działającego Centrum Kultury Polski na Podolu. W Domu Polskim odbywa się nauka języka polskiego dla grup w różnym przedziale wiekowym. Prężnie działa zespół wokalny Młode Liście pod kierownictwem pani Ludmiły Hałabudy oraz zespół taneczny Aksamitki pod kierownictwem pani Inny Miedwiediewiej, gdzie są kultywowane i utrzymywane tradycje i kultura polska. Dom Polski w Bielcach składa ogromne podziękowania dla pani dyrektor Małgorzaty Miedwiediewiej za świetnie zorganizowane pobytu młodzieży polonijnej z Bielc oraz możliwość nauki języka i kultury polskiej na zajęciach pani Małgorzaty Michalskiej. Młodzież zaangażowała się szczególnie w warsztaty teatralne pod kierownictwem pani Magdaleny Musioł, podczas której nie tylko kształtowała swoje talenty artystyczne, ale miała też okazję zaprzyjaźnić się ze swoimi rówieśnikami z Ukrainy. Pobyt w mieście Bar nie ograniczył się jedynie do warsztatów i zajęć. Młodzi mieli okazję zwiedzić takie historyczne miejsca jak twierdza w Kamieńcu Podolskim i Chocinie. Podczas tych wycieczek dowiedzieliśmy się o bardzo ważnych i ciekawych wydarzeniach z historii oraz podziwialiśmy przepiękne krajobrazy, które otaczały te miejscowości. Jednocześnie mieliśmy okazję zobaczyć pomnik kończenników zawiary XX wieku w miejscowości Tywrów. Pomnik ten upamiętnia wszystkie osoby, które były prześladowane za wiarę, mimo to nie wyrzekły się jej. Gdy na Ukrainie zamknięto wszystkie świątynie i nie było kapłanów, władze były przekonane, że społeczeństwo zapomni o swojej religii. Pomnik znajduje się na terytorium dzisiejszej parafii świętego Michała Archanioła w miejscowości Tywrów, który został odsłonięty w 15. rocznicy pielgrzymki papieża Jana Pawła II na Ukrainę. Pomnik męczenników za wiarę składa się z 14 instalacji, które nawiązują do 14 stacji drogi krzyżowej Pana Jezusa, a w każdej z nich zostało przedstawione konkretne wydarzenie z życia męczenników. Chcielibyśmy bardzo podziękować Stowarzyszeniu Wspólnota Polska za sfinansowanie projektu i możliwość zorganizowania warsztatów teatralnych dla młodzieży z Mołdawii i Ukrainy. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni, że mogli zdobywać nowe umiejętności, a to wszystko w języku polskim.